No i to już moje czwarte, czyli ostatnie spotkanie z cyklu synodalności 2021-2024. I na zakończenie chciałbym Państwu opowiedzieć krótko o przeciwnikach synodu, o synodalności. Jest ich bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że śledzę dość regularnie prasę, zwłaszcza amerykańską, która niemal codziennie przynosi sprawozdania z tego, co się w Rzymie dzieje. I oczywiście oprócz tego, jak znaczące i ważne są te synodalne spotkania i rozmowy, jak wiele się tam dzieje, jak ludzie się wzajemnie przekonują, jak są naprawdę przekonani, że to ma sens, że to ich wzbogaca, że dowiadują się, jak wiele dobrego się dzieje w całym Kościele powszechnym. Z uwagą przyglądają się papieżowi, który w czasie synodu jest po prostu jednym z uczestników, który tak samo jak inni słucha, stara się zrozumieć racje, jakie stoją za przeciwnikami na przykład zwiększenia roli kobiet w kościele, dlaczego się boją, żeby kobiety mogły sprawować funkcje liturgiczne, żeby mogły być diakonisami czy kapłankami, jak to się dzieje w innych wspólnotach chrześcijańskich czy w innych religiach, albo dlaczego są ludzie, dla których przyznanie pełnych praw osobom homoseksualnym budzi ich tak wielki lęk i obawę, że Kościół zatraci w ogóle własną tożsamość. To samo dotyczy różnych dyscyplinarnych rozwiązań, jak celibat. O tym wszystkim się dyskutuje. Już mówiłem, że to nie będzie i nie taki jest cel zresztą synodu o synodalności, żeby te rozwiązania podać do publicznej wiadomości, że oto na koniec mamy takie albo inne rozwiązanie. Nie, właśnie ten sam proces jest tym, o co papieżowi chodzi, żeby się lepiej poznać, żeby stać się prawdziwą wspólnotą, której zależy na tym, żeby być lepszymi katolikami i tak dalej. No ale pojawiają się przeciwnicy. Któż to jest? Czy są to ci tradycyjni wrogowie, jacyś lewacy, neomarksiści, czy społeczeństwo konsumerystyczne, które zwalcza wszelkimi możliwymi sposobami, jak jeden z papieży mówił, czy to jest cywilizacja śmierci, która jest przeciwko życiu? Otóż nie. Wśród przeciwników i to najbardziej zajadłych przeciwników synodu o synodalności są niektórzy kardynałowie, którzy uważają, że przez to, że papież zaczął taką debatę w ogóle, że się pyta ludzi, co sądzą na taki czy inny temat, że wprowadza zamieszanie. Jednym z najbardziej takich żarliwych przeciwników jest kardynał Gerhard Müller, niemiecki kardynał, który wielokrotnie dał do zrozumienia, że on nie zgadza się z papieżem Franciszkiem, że jest wręcz pełen obaw, że to jest katastrofa, co się w tej chwili w Watykanie dzieje. No i pytanie jest, co z takimi przeciwnikami papież robi. Otóż nic nie robi. Wysłuchuje ich, zaprasza ich również na to spotkanie, ale, i to jest pewna nowość, jeśli chodzi o otwarcie Franciszka, mówi: ograniczcie swoje występy publiczne w czasie soboru. Pozwólcie, żeby ten rytm dojrzewania i namysłu był zamknięty do tych uczestników właśnie synodu. I właśnie Gerhard Müller był pierwszy, który od razu pierwszego dnia poleciał do takiej bardzo wpływowej stacji telewizyjnej amerykańskiej, która ma taki bardzo piękną nazwę, Eternal World Television
Network, czyli taka sieć telewizji wiecznego słowa. I to jest bardzo ciekawe. Mówię o tej telewizji, dlatego że ona należy od samego początku do najbardziej krytycznych głosów wobec pontyfikatu papieża Franciszka. Ona chętnie gości prałatów, biskupów, którzy są przeciwnikami papieża Franciszka. I oczywiście w trakcie synodu ta stacja, która ma milionowy zasięg, w wielu językach głosi. I to jest ciekawe, to jest telewizja katolicka, trochę jak Radio Maryja w Polsce, czy telewizja Trwam. To jest mniej więcej ten sam charakter. Oni uważają, że pontyfikat papieża Franciszka jest największym zagrożeniem dla tożsamości katolickiej. I oni właśnie zaprosili od razu na początku kardynała Millera, żeby im powiedział, czy naprawdę ten synod jest takim wielkim zagrożeniem. No, trzeba powiedzieć, że kardynał Müller był dość ostrożny, mówi: no, zobaczymy, to dopiero się zaczyna, ale już sam fakt, że właśnie uznał za stosowne, mimo formalnego zakazu papieża, żeby nie chodzić do mediów, żeby się na ten temat wypowiedzieć, jest znaczący. Oprócz kardynału, właśnie Millera, Burka i wielu innych jeszcze, można powiedzieć, że przeciwnikami są całe episkopaty. Niewątpliwie w poprzednim odcinku mówiłem o takim oporze pasywnym polskiego kościoła, o tym, że może biskupów nie stać na to, bo są tchórzami po prostu, żeby krytykować otwarcie papieża, ale go ignorują, pomijają jego dokumenty. Na przykład na początku, to jest bardzo znaczące, na początku tych obrad synodalnych 4 października 2023 roku papież Franciszek ogłosił taką adhortację, czyli taki dokument, wezwanie Laudate Deum, którym przypomniał, jak ważna jest dla niego encyklika Laudato Si i Tutti Fratelli, czyli poprzednie jego dokumenty. I mówi, że te dokumenty nie są czytane. Zachęcam was, żebyście czytali, żebyście rozumieli, o co mi tak naprawdę chodzi. Że to nie chodzi o to, żeby się ciągle koncentrować na tych samych kilku kwestiach związanych z ludzką seksualnością czy rozrodczością, jak aborcja, środki antykoncepcyjne czy homoseksualizm, tylko na klimacie, na zagrożeniu, jakie płynie z widocznego na gołym okiem zmian klimatycznych i tak dalej. Chodzi o to, żeby razem z ludźmi, którzy się tym zajmują, ekologami, aktywistami klimatycznymi, żebyśmy wspólnie jako wierzący, jako katolicy włączyli się w ten proces ratowania Matki Ziemi. Otóż przeciwnicy papieża mówią, co on tutaj nam proponuje. On cytuje w tej encyklice, w tej adhortacji również najnowszej, jakieś feministki, jakąś Donnę Hathaway, jakiegoś rosyjskiego filozofa. Więc mamy do czynienia ze strony publicystów, tak zwanych publicystów katolickich, uważających się za katolików, bardzo frontalny atak na papieża. Również ze strony polityków, którzy uważają się za katolików. Jest taki jeden polityk, który jest kandydatem na prezydenta w ojczyźnie papieża Bergoglia, Javier Milei, który uważa się za katolika, i jednocześnie uważa papieża Franciszka za największe nieszczęście. Nazywa go największym złem kościoła, pieprzonym komunistą, jakimś fałszywym jezuitą. No, mówię o tym, przytaczam te słowa, które dla polskich uszu mogą brzmieć niezwykle bulwersująco, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj nie tylko z jakimś wielkim, rewolucyjnym wydarzeniem w Kościele katolickim, ale również z jakąś wielką
mobilizacją ludzi, którzy są przeciw tym zmianom. I o tym trzeba po prostu wiedzieć.